MAN, czyli Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Ja. Firma z dość długoletnią tradycją, ponad 100 lat. Produkują nie tylko ciężarówki, ale również autobusy. Produkują również silniki do wytwarzania energii elektrycznej, a także silniki do statków, holowników, kontenerowców. Także nie tylko ciężarówki. I tak z wyglądu zewnętrznego, co można zauważyć, tutaj rzuca się w oczy na przykład taka skrzyneczka, pudełeczko. Jest to czujnik odległości samochodów przed nami. Czyli będzie nas wyhamowywać, jeśli się zbliżymy do jakiegoś do pojazdu przed nami na zbyt krótką odległość, to nam na przykład wyłączy tempomat i nas zacznie wyhamowywać. Można zauważyć dosyć duże otwory tutaj wlotowe powietrza. Nie ma żadnych kratek również, co stwarza jednak niebezpieczeństwo w przypadku uderzenia silnego jakimś kamieniem bądź jakimś odłamkiem opony, na przykład komuś wystrzeliło przed nami, może nam uszkodzić chłodnicę, ale dzięki temu, że nie ma tutaj żadnej kratki, ta wymiana powietrza i to chłodzenie jest lepsze. Zaglądnę może pod atrapę od razu, jak skoro tu jesteśmy, którą się otwiera tym tutaj. I sobie złapiemy. I tu mamy wszystko, co nam trzeba, aczkolwiek zaraz się okaże. Dolewka płynu chłodzącego, dolewka oleju i dolewka płynu do spryskiwacz. Ale szukając i rozglądając się za bagnetem oleju, niestety go nie ma. Aby sprawdzić olej fizycznie w tym ciągniku, niestety trzeba podnieść kabinę. Tu można zauważyć jeszcze takie dwie rurki. To jest rurka do szczotki. Na wyposażeniu MAN serwuje szczotkę, taką myjkę właściwie do szyb. I to jest właśnie do niej trzonek. Wysuwany, aluminiowy. Także bardzo ciekawe rozwiązanie. Powiem szczerze, że byłem zaskoczony czymś takim. Pod nim mamy rurkę do podnoszenia kabiny. I cóż tu więcej? Zamkniemy. Pokażę jeszcze inne rzeczy, co mamy tu z zewnątrz. Podnoszenie kabiny odbywa się tutaj. Trzeba tą pokrywkę ściągnąć, założyć klucz, wyciągnąć tą rurkę spod tej atrapy i atrapę zostawić otwartą. Podobnie jak i w Scanii, na czas podnoszenia kabiny atrapa przednia musi być podniesiona. Otworzymy i dostaniemy się do tego schowka. Tu jest schowek, który otwieramy tam takim pociągając. I tu mamy jeszcze taki języczek, który trzeba nacisnąć i się nam otwiera schowek, taki dosyć obszerny. Tu mamy tą szczotkę, o której mówiłem, na czysie myjce. Zestaw kluczy i subwoofer. Akurat na wyposażeniu tego pojazdu. Nówka sztuka. Przejechane zaledwie 300 km. Tutaj regulacja górnej owiewki. (Śmiech)
jeszcze domknę drzwi. Zbiorniki 2 po 580 litrów każdy. Siodło z centralnym smarowaniem, które znajduje się po prawej stronie silnika. Unosząc kabinę, się do niego dostaniemy. Tutaj mamy jeszcze czujnik ciśnienia w oponach. Także też ciekawe rozwiązanie. Panel złączy pneumatycznych. Akumulatory jeden na drugim. Pierwszy raz, szczerze mówiąc, spotykam się właśnie, można się spotkać w manach i pierwszy raz się spotkałem w manie właśnie z takim rozwiązaniem. I tutaj mamy odstojnik paliwa, który niezbyt jest umieszczony w dosyć takim ciekawym miejscu. Już nie ze względu na uszkodzenia jakieś mechaniczne, gdzieś tutaj jakaś gałąź czy coś, czy jakaś odstająca rurka może go uszkodzić, aczkolwiek te przewody mnie martwią, tu, że tak są. Jest zbyt łatwy dostęp do tych przewodów paliwowych. Zbiornik AdBlue. Wlot powietrza. Owiewkę się po prostu pociąga do siebie i się nam pięknie otwiera. Wyłącznik prądu. I wejdziemy do środka. Regulacja wysokości. I tu też otwieramy ten schowek podobnie. Po drugiej stronie i też języczek jest. I taki mamy oto schowek po tej stronie, do którego można dostać się również i z wewnątrz.